w morskim państwie stało się zadość. Za chwilę Karierowicz, czyli kolejny jakiś tam rzecznik prokuratury, wyjdzie i udzieli Państwu wywiadu. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym, w godzinach późnowieczorowych, postawiliśmy panu Zbigniewowi Stenodze zarzut ujawniania tajemnicy śledztwa. Został mu przedstawiony, nie przyznał się do popełnienia zarzutu i zastosowaliśmy środki zapobiegawcze. Zastosowano środki zapobiegawcze bardzo, proszę Państwa, poważne. Zakaz opuszczenia kraju, dozór milicyjny, do tego jeszcze zwrot paszportu, tak? Takie zastosowano środki. Ale, Szanowni Państwo, przede wszystkim przy tej okazji dziękuję wszystkim Wam, którzy tutaj ze mną jesteście, bo to dużo dla mnie znaczy. Żyjemy w antyludzkim kraju, żyjemy w kraju, w którym nie skupiamy się nad tym, że jakiś Hamek, doktor Kulczyk, trzy razy klaszcze w ręce i przybiega jak pies pekińczyk minister spraw zagranicznych doradzać mu w tym, jak ma otworzyć biznes na Ukrainie, biznes energetyczny. Nie, zastanawiamy się nad tym, że Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski ustawiają treść przyszłych zeznań w postępowaniu karnym w przedmiocie nielegalnych więzień CIA, tylko zastanawiamy się nad tym, że Zbigniew Stonoga, przestępca skądinąd, ujawnił tajemnicę śledztwa i to jest drama. Dramatem jest również to, że do człowieka chorego przyjeżdżają o godzinie 21.30 i chcą wykonać czynności procesowe. Nie każdy z Państwa wie, że zakres przedmiotowy tego czynu, o popełnienie zostałem przedstawiony zarzut popełnienia tego czynu, to jest przepis artykułu 204 określony, czyli występek zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 2. W normalnym trybie należałoby takiego podejrzewanego do momentu postawienia mu zarzutu wezwać w charakterze podejrzanego, postawić zarzut, być może stosować te środki, które zastosowano i tyle. Ale tutaj wiadomo, że te nieroby z wiejskie chcieli zrobić show medialne, tutaj bandytę zabieramy z domu, przestępcę, wieziemy, Państwo czekacie za chwilę, tak jak mówiłem, tutaj ten Lucyferek wyjdzie, fajnie Wam pośpiewa i wszystko będzie się zgadzało. Serem Edrenu pójdzie do kopalni i mówi, Pani Premier, no my bardzo prężnie działamy, Stonoga już ma postawione zarzuty, środki zapobiegawcze zastosowane, Panie Serem. Ja to, proszę Państwa, zużyłem takie oświadczenie do protokołu. Ja Pana bardzo proszę, tu za pośrednictwem mediów, które są, i bardzo proszę Państwa w redakcji, przepchnijcie to, bo Stonoga się nie pokazuje tylko dlatego, że on tego chce. Panie Seremet, ja Pana bardzo proszę, niech Pan i ta Pańska rządowa wataha odpierdoli się ode mnie w delikatny sposób. I nie każdy z Państwa przecież śledzi mnie na co dzień i nie każdy z Państwa wie, że jestem człowiekiem 118 razy prawomocnie uwięzionym, że jestem człowiekiem, który 3,5 roku siedział nielegalnie w więzieniu. Dopiero po 3,5 roku prokurator generalny zorientował się, że mój wyrok jest nielegalny, wniósł kasację do Sądu Najwyższego. Tę kasację Sąd Najwyższy 26 lipca 2006 roku w sprawie 2KK86/06 uwzględnił, uznając, że doszło do rażącego naruszenia prawa. I proszę sobie wyobrazić, że tenże sam Sąd Najwyższy zapomniał przez 4 kolejne miesiące wysłać nakazu zwolnienia mnie jeszcze z więzienia. W ostatnich dniach w więzieniu odwiedziła mnie matka, którą ktoś wyszedł z założenia, że ona coś wynosi z tego widzenia. Rozebrano 72-letnią kobietę do naga, zgodnie z prawem, nie przeżyła tego przeszukania. Więc ja w dupie mam polski wymiar sprawiedliwości, bo ja nie mam żadnego prywatnego interesu, żeby publikować, czy nie publikować, czy udostępniać akta jakiejś sprawy. Moim interesem jest społeczeństwo. Jest to społeczeństwo najsłabsze, to, które nie zarabia 6 tysięcy, mimo że niektórzy nasi rządzący mówią, że trzeba być głupi, żeby za 6 tysięcy pracować. Ja jestem reprezentantem tej części społeczeństwa, która się interesuje tym, co ja robię. I ja nie mam żadnego interesu prywatnego w tym, żeby, proszę Państwa, ujawniać, bo tudzież nie ujawniać, upubliczniać jakieś dane z jakiegoś śledztwa. Te dane zostały upublicznione w taki sposób, że one wcześniej zostały przez jakąś osobę lub osoby zamieszczone na jednym z portali internetowych poza Europą i ja je tylko udostępniłem w Polsce, czego absolutnie nie żałuję. Jeśli chodzi o zastosowane środki zapobiegawcze, złożyłem również oświadczenie, że
Nie będę starał się na żadną milicję, na żadne podpisy, na żadne tam wypisy. Zaproponowałem tutaj panu prokuratorowi, żebyśmy od razu pojechali na wniosek aresztowy, ale mówię panie, no nie trzeba, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pan dzisiaj miał postawione zarzuty, więc szkoda mi też tych prokuratorów, bo muszę państwu coś wyjawić. Gdybym chciał zrobić porządek, byłbym z tą sprawą, byłbym czymś szalenie nieprawdziwym i szalenie zakłamanym. Ja po prostu chronię swojego lub swoich informatorów i nie powiem, kto mi to dostarczył, ale państwu zdradzę, że informacje o tym, gdzie to jest zamieszczone, mam z bardzo ścisłych względów wymiaru sprawiedliwości. Nie służ specjalnie, tylko wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem, panie Seremet, idę spać, bo zmęczył mnie pan. Pewnie by mnie tu przytrzymali, kochani, ale lekarz pogotowia ratunkowego, który został wezwany, ponieważ choruje na raka prawego nadnercza, kory nadnercza, wyraził zgodę na czynności z moim udziałem. Maksymalnie w ciągu 2-3 godzin muszą mnie odstawić. Patrzę, gdzie ten radiowóz, bo może mnie odwiozą do domu. No, ale... To wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie. Panie Seremet, kończycie się już niedługo wybory, później was będziemy zamykali. Ja wam, Zbigniew Stonar, gwarantuję, że tak szybko z prokuratur nie będziecie wychodzić, jak mieliście wpuszczać. Dziękuję. Jeszcze tylko porządkowo. Zbigniew Stonar. Zbigniew Stonar, absolutnie Zbigniew S. Brawo, brawo. Dziękuję państwu, że byliście ze mną. Dziękuję bardzo.